król Maciuś na bezludnej wyspie. Der zweite Band des Buches, König Maciuś oder König Hänschen der Kleine, heißt König Hänschen auf einer menschenlosen Insel, auf einer einsamen Insel. Das Buch, jak wszyscy wiemy, to jest w naszych sercach, w naszej pamięci. Doktor Korczak z 200 dziećmi poszedł w ostatnią drogę w getcie warszawskim, popędzany przez Niemców na Umschlagplatz, aż dotarł do Treblinki. Obrazy tego macie Państwo z tyłu, z muzeum w Treblince. Ale zanim to się dokonało, ja przyznam, kiedy mam do czynienia z Korczakiem, mam przede wszystkim takie wrażenie, że to był człowiek Mahatma. Tak się mówi o Gandhi, Mahatma Gandhi. Co znaczy Mahatma? To znaczy człowiek wielki duchem. On pisząc króla Maciusia I, jeszcze w dodatku na końcu tej książki, przewidział własną śmierć. Przewidział ten tragiczny pochód przez ulice Warszawy w stronę Umschlagplatzu, gdzie ludzie byli załadowywani do pociągów, które szły do Treblinki. Nie chciałem prosić dzieci, żeby ten smutny fragment, ostatni fragment króla Maciusia I, one czytały. Przeczytam Państwu, jeśli pozwolicie, sam. Prowadzą Maciusia. Idzie środkiem ulicy w swych złotych kajdanach. Ulice obstawione wojskiem, a za kordonem wojska mieszkańcy stolicy. Dzień był piękny, słońce świeciło. To był 12 sierpień, kiedy zabrano Korczaka i dzieci. Mógł być piękny dzień. Książka jest napisana 20 lat przedtem, przed tym wydarzeniem. Wszyscy wyszli na ulicę, aby po raz ostatni spojrzeć na swojego króla. Wielu miało łzy w oczach, ale Maciuś tych łez nie widział. Byłoby mu lżej iść na miejsce kaźni. Ci, którzy kochali Maciusia, milczeli, bo bali się wyrazić mu głośno wobec wroga. Nagle Korczak 20 lat wcześniej wiedział, że będzie wróg, że tym wrogiem są okupanci niemieccy. Żeby wyrazić mu głośno wobec wroga swoją miłość i szacunek. Zresztą, co mieli wołać? Przyzwyczaili się krzyczeć, viva, niech żyje! Ale jakże teraz mieli wołać, kiedy król idzie na śmierć skazany? Za to krzyczeli to głośno różni pijacy, buczęgi, którym młody król umyślnie kazał wydać wódkę i wino z królewskiej piwnicy Maciusia. A, król idzie, króliko, jaki malutki, płaczesz króliku Maciusiu, chodź, nosek ci utrzemy. A Maciuś wysoko podniósł głowę, żeby wszyscy widzieli, że oczy ma suche, tylko brwi zmarszczył, a patrzy na niebo, na słońce. Nie słyszy nawet, nie widzi, co wkoło się dzieje. Inne pytania głowę mu zaprzątają. Co się stało z Klu-Klu? To jest mała murzynka. Gdzie Antek? Jego kolega. Dlaczego smutny król, królowie, którzy napadli na kraj króla Maciusia, dostali swoje nazwy. Jeden z nich nazywał się Król Smutny i to był ten najsympatyczniejszy król, ale nie mniej brał udział w najeździe. Dlaczego smutny król go zdradził? Co stanie się z jego państwem? Czy zobaczy się z ojcem i matką, gdy kula pozbawi go życia?
Tak przeszedł całe miasto. Tak stanął pod słupem na placu przed wykopanym dołem. I tak blady i spokojny stał. Gdy pluton żołnierzy nabijał karabiny i mierzył w niego. I fragment książki, który ma się pierwszy, przeczytają następujące osoby. Pani Mariusz Prochos z Warszawy, pan Maksymilian Gogołkiewicz z Berlina i panienka Aleksandra Kossakowska z Chojnowa. Schweren Herzens kehrte Hänschen in die Hauptstadt zurück. Schon der Empfang war nicht sehr angenehm. Auf dem Bahnhof merkte Hänschen, dass irgendetwas in der Luft lag. Der Bahnhof war von Militär umstellt. Es gab auch nicht so viel Fahnen und Blumen, die der Ministerpräsident machte ein sorgenvolles Gesicht. Auch der Polizeipräfekt war da und er war früher nie gekommen, um Hänschen zu begrüßen. Besten Dank. Dziękujemy bardzo. Król Maciuś. Król Maciuś naturalnie po niemiecku, ponieważ chodzi o dziecko, nazywa się Hänschen, czyli Janeczek, Janek. Ten sam fragment, żeby polskie dzieci wiedziały, o co chodzi, przeczyta teraz Ola Kossakowska, lat 11, z Chojnowa na Dolnym Śląsku, koło Legnicy. Koło Legnicy. Z ciężkim sercem wracał Maciuś do stolicy, a jej powitanie nie było przyjemne. Już na stacji zauważył Maciuś, że coś się święci. Dworzec obstawiony był wojskiem. Mniej było flag i kwiatów. Prezes ministrów miał minę trochę zakłopotaną. Był i prefekt policji, który dawniej nie przychodził na powitanie Maciusia. Siedli do samochodów i jadą, ale innymi ulicami. Dlaczego nie jedziemy ładnymi ulicami? A bo tam są pochody robotników. Robotników? Zdziwił się Maciuś, który przypomniał sobie wesoły pochód dzieci wyjeżdżających na lato do domów, które im w lasach wybudował. A dokąd oni wyjeżdżają? Oni nie wyjeżdżają. Przeciwnie. Dopiero niedawno wrócili. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ola Kossakowska, teraz Mariusz Mokos, las 11. Poprosimy go o, bo król Maciuś przyjeżdża do stolicy tego kraju po to, żeby uczestniczyć w obradach parlamentu. I właśnie teraz jesteśmy, no, parlament dziecięcy, on u nas w wykonaniu zresztą również samego Mariusza nie był taki hałaśliwy na szczęście, no ale u Korczaka działo się tam dość dużo i było hałaśliwie. Znów zaczął się taki krzyk, że trzeba było przerwać na 10 minut posiedzenie. Wyrzucono czterech posłów, którzy najwięcej hałasowali i dziennikarz w paru słowach wytłumaczył, że od razu trudno było wszystkich zupełnie dobrze urządzić, że na przyszły rok będzie lepiej. I prosił, żeby posłowie mówili, czego chcą. Znów hałas. Ja chcę trzymać gołębie, krzyczy jeden, a ja psa, żeby każde dziecko miało zegarek i żeby dzieciom wolno było telefonować i żeby nas nie całowali, żeby nam bajki opowiadać, kiełbasę, salceson, żeby nam wolno było późno chodzić spać, żeby każdy miał swój rower, żeby każde dziecko miało swoją szafkę i więcej kieszeni.
Mój ojciec ma 13 kieszeni, a ja tylko 2. Mnie się nic nie mieści, a jak zgubię chustkę do nosa, to krzyczą. Żeby każdy miał trąbę i rewolwer. To są życzenia różnych dzieci, kolejne dzieci. Żeby samochodami jeździć do szkoły, żeby nie było wcale dziewczynek i małych dzieci. Chcę być czarnoksiężnikiem. Żeby każdy miał swoją łódkę, żeby co dzień chodzić do cyrku, żeby co dzień był śmigus i prima aprilis i tłusty czwartek. Żeby każde dziecko miało swój pokój, żeby dawali pachnące mydło i perfumy. Żeby każdemu dziecko wolno było raz na miesiąc tłuc szybę i papierosy palić, żeby nie było ślepej mapy ani dyktanda. Żeby raz przez cały dzień nie wolno było dorosłym nigdzie chodzić, tylko dzieciom. Żeby wszędzie królami były dzieci, żeby dorośli chodzili do szkoły, żeby zamiast ciągle czekolady dawać pomarańcze i buty, żeby ludzie byli aniołami, żeby każde dziecko miało swój samochód, okręt i dom i kolej, żeby dzieci miały pieniądze i żeby mogły kupować, żeby jak jest gdzie małe dziecko, żeby musiała być krowa i koń i żeby każdy miał 10 morgów ziemi. Tak trwało z godzinę, a dziennikarz tylko się uśmiechał i wszystko zapisywał. Dzieci ze wsi z początku się wstydziły, ale potem też zaczęły mówić. Zmęczyło Maciusia to posiedzenie. No dobrze, wszystko zapisali, ale co dalej robić? Trzeba ich wychować, powiedział dziennikarz. Jutro napiszę do gazety sprawozdanie i wytłumaczę, co można i czego nie można robić. Przechodził akurat przez korytarz chłopak, który chciał, żeby wcale nie było dziewczyn. Panie pośle, pyta dziennikarz, co panu dziewczynki przeszkadzają? Bo na naszym podwórku jest jedna dziewczyna, to z nią rady nie można dać sobie. Sama zaczepia, jak i co zrobić, żeby ją tylko ruszyć, zaraz zaczyna wrzeszczeć i leci na skargę. I ona tak ze wszystkimi, więc myśmy uradzili, żeby z nią był koniec. Dziennikarz zatrzymał drugiego posła. Dlaczego pan, panie pośle, nie chce, żeby pana pocałować? Żeby pan miał tyle ciotek, co ja, to by się pan nie pytał. Wczoraj były moje imieniny, to mnie tak wyśliniły, że zwymiotowałem całą leguminę z kremem. Jak dorośli lubią się lizać, niech się sami całują, a nam dadzą spokój, bo my tego nienawidzimy. Dziennikarz zapisał. A pan, panie pośle, czy istotnie ojciec pana posła ma tyle kieszeni? No, niech pan liczy. W spodniach 2 kieszenie, z boku jedna z tyłu, w kamizelce 4 małe kieszonki, jedna w podszewce. W marynarce 2, w podszewce, 2 z boku, jedna na górze. Na wykałaczkę ojciec ma osobną kieszeń, a ja na klipę nie mam nawet kieszeni. A jeszcze mają szuflady, biurka, szafy, półki i potem się chwalą, że nic nie gubią i że u nich jest porządek. Dziennikarz zapisał. Szło akurat 2 posłów, którym musiały dokuczyć bardzo małe dzieci. Dlaczego? A kto musi niańczyć i kołysać? I każą mu ustępować, bo mały. I każą dobry przykład dawać, jak malec co zrobi, to na niego nie krzyczą, tylko na mnie. Od ciebie się nauczył, a czy ja kazałem małpować? Dziennikarz i to zapisał. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.